Chciałbym pozostać na chwilę przy naszej specyfice wrocławskiej i zwrócić się do Dawida Krawczyka, który komentował na samym początku, brał udział w dyskusji na temat tego projektu budżetu obywatelskiego, jak jest realizowany w naszym mieście. I ty napisałeś, że to jest krok w dobrą stronę, ale krok dalece niewystarczający. Z tego co pamiętam, taka była twoja główna teza w tej debacie, która toczyła się we Wrocławiu. Więc moje pytanie brzmi, czego w tym projekcie brakuje, a właściwie ważniejsze jest to, co ty byś chciał zaproponować, co powinno, o jakie elementy powinien być uzupełniony ten budżet na następne lata, żeby można było mówić, że to jest budżet obywatelski.